Cześć, nazywam się Fauder i dzisiaj przejedziemy się Pershingiem. Tak jak ostatnio wam obiecałem, spróbuję nagrać jakiś filmik z komentarzem, może tak będzie łatwiej wam zrozumieć, co robię akurat i dlaczego postępuję tak, a nie inaczej. Pershing, fajny mecz z mego tieru, amerykańskiego drzewka, jeden chyba z lepszych czołgów, jakimi grałem do tej pory. Szybki, zwinny. Fakt, że nie ma tam za dużo pancerza, ale za to fajna celna armatka, 90 mm. Nie mam go jeszcze wymaksowanego, ale i tak sprawia dużo przyjemności graniem, bo to jest czołg, który potrafi ładnie ukryć. Pierwszy cel. Scout. Sami widzicie. Szybko zbiera się celownik i można naprawdę kosić cele po kolei. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Postanowiłem troszkę pojechać na środek, ponieważ grałem przeciwko 10 tierom, 9, dużo 9 tierów i raczej kiepsko by to wyglądało w momencie, kiedy mają oni E50, AMX-a, 1390 do range typa. Nie powinienem się wybierać na górkę i nie robię tego, bo łatwo szybko można zginąć. Mamy 3 scout na środku i w tym momencie robię to, do czego Amerykańcy są stworzone, czyli wyżej na górkę, wychylanie tylko wieży i ładowanie do tego, co tam się znajduje, wiadomo. Przy okazji sobie spotuję cele i ułatwiam te moje drużynie. Nie ma za bardzo co się bić, bo na przykład taki typ ma dużo więcej pancerza niż Pershing i z góry jesteśmy skazani na porażkę w starciu z takim czołgiem. Lorraine mnie troszkę tutaj martwi, bo to mocny czołg. Chciałbym go tutaj troszkę uszkodzić, żeby nie był zbyt pewny siebie. Ale na razie to ja złapałem jego strzał jakiś. Ach, nie udało się. No nic, dalej sobie spotuję. Tam po prawej jedzie 85. Ale on jest zdecydowanie poza moim zasięgiem w tym momencie. Miałem już najlepszego działa w tym czołgu. I... O, to był faktowny strzał. No, weszło ładnie. Miałem najlepszego działa w tym czołgu i... Troszkę brakuje penetracji, 160 mm, to jest troszkę za mało na 9-10 tiery. Od boku można coś tam przebić, ale nie ma zasady raczej takiej, że strzelisz i przebijesz, zadasz obrażenia, więc szkoda marnować strzały. Lepiej zająć się czymś, co może mu uszkodzić. Sobie celi niestety nie trafiłem. No nic, tutaj się kręcimy, pomagają mi 2 MX-y. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiecie, tak jest. I w tym momencie już jest na strzał. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. O, jeszcze go ktoś trafił. 52 HP, nie dużo. Szkoda. Na razie 1-0 na środku. Więc na górce widzę tam troszeczkę przycisnęli. Może się było tego spodziewać przy czołgach, jakie mają. Teraz pojadę w prawo. Spróbuję troszkę wyspotować naszym czołgom, które stoją przy drodze. Może im uda się tutaj coś zdjąć, trafić. O, jest latynka. Dobrze, pomału. A, i już więcej. Najdej bezpieczniejszy dla mnie czołg poszedł do piachu. Teraz jeszcze ten scout. Tak jest. I AMX, któremu zostało niedużo. 52 HP, jeden strzał praktycznie. Jeżeli nie wejdzie w gąski czy coś, nigdy nie wiadomo. Dobra. Tu sobie podjedziemy, już go widać i po nim. Dobra, sprawa załatwiona. Teraz czas na spotowanie i strzelanie do czego można. Może tam troszkę z lewej pomogę, tam jest mouse i jakieś 2 czołgi na górce. Chociaż, no, może coś się uda trafić. Nie tak. Fajnie się ta lufa opuszcza, ale nie aż tyle szkoda. No, może coś wejdzie. Bardziej na fart strzał, to strasznie daleko, 500 metrów. No i mamy E75. Zobaczymy. Może od boku się uda by przebić. Wieża. Nie. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No i E100. Oni sobie tutaj dać radę. Moi koledzy. Jeszcze lepiej pomaga z środka. Nie wiem. Nie, go raczej nie przebiję, no, ale jest tygrysek, po prostu, że może blow up? Nie. No, ale jak widzicie,
te armata szybko ładują, to jest raptem 8 sekund, a czy 7 sekund, bo 8 sekund to przy tej lepszej, ale zadaje duże obrażenie, jest naprawdę celna. Można robić duże kuku od boku. Maus raczej go nie przybije, chociaż mogę próbować. Powinno coś wejść tam. Bo przynajmniej go zdenerwuje. Z 5-6 dla nas jest nieźle. Kamu 3, czy to zdejmę? Tak jest. Dowora. I już 3 flagi, jak widzicie. Rzuciło mi na 10 tiery, na 9. I da się tym ciągiem coś ugrać. Tyle, że trzeba grać z tym naprawdę spokojnie i to zważnie. Nie wykrywać się za daleko. Wykorzystywać to, że ma opuszczaną nisko lufę. No to jest nasza przewaga tak naprawdę. Rosyjskie czołgi mają trudny oczek do zgryzienia, żeby nas trafić, jeżeli wystawiamy samą wieżę, zwłaszcza z daleka, bo sieją strasznie po boku. Zresztą sami wiecie, pewnie jak gracie rosyjskimi czołgami radzieckimi. Dobra. Tutaj mamy sprawę załatwioną chyba. Teraz podjadę troszkę na drugą stronę. Podjadę troszkę na drugą stronę, tam jest M6 jakieś. To akurat cel dla mnie. Zresztą w tym momencie mam tą samą armatę, którą ma właśnie M6. Tyle, że on jest na tierze 6, z tego co pamiętam. Też bardzo dobry czołg z pewnością. T30. Tego się czołgu zdecydowanie boję. Z nim nie chcę walczyć się na otwartym polu. Może mnie machnąć za 700 i do widzenia, koniec gry. Ale spróbujemy go tutaj troszkę od tyłu zajechać. Jest zajęty. Ops, coś mnie do mnie strzeliło. Dobra. Dostał, chociaż tyle. A teraz wycofujemy się rakiem. Jeszcze i z trzeci do mnie mierzy. Ach, nie przebił. O, nie strzelaj. Tak. Ucieka. Okej. Okay. Teraz jeszcze bok strzelimy. Nice. Tak jest. I może jeszcze raz się uda. Wyjedź. Tak jest. I uciekamy. Ucieczka. No nic. Ale swoje zadanie wykonałem. 3 strzały w T30 jeszcze, to jest jakieś 700 obrażeń, więc już na pewno będzie mi go łatwiej pokonać. Dobra. 10 do 7 dla nas. I to by było na tyle mojej gry tutaj. Resztę powinna zdobyć moja drużyna. Maus troszkę poobijany, pewnie zaraz zginie. Zobaczymy. Tak jest, już jest po Mausie. No nic. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś konkretny czołg, który tam znajduje się w moim garażu, to piszcie w komentarzach, jaki czołg byście chcieli, żebym wam pokazał. Będę wybierał raczej takie bitwy, niekoniecznie wygrane, ale takie, w których coś tam zrobiłem, nie zginąłem jakoś szybko, bo nie ma sensu oglądać takich bitew raczej. Coś warto pokazać, coś, czego możecie się nauczyć, czy podpatrzeć, jak grają inni, żeby coś z tego dla siebie wyciągnąć, prawda? Bo na tym to wszystko polega i po to robię te filmiki, tak naprawdę. Zobaczymy. Może coś jeszcze nagram z Pershinga, bo naprawdę fajnie mi się gra tym czołgiem. Kiedy będzie wymaksowany, to mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Tak powiem, w tym momencie gąsienic, wieży i najlepszego działa. I powinienem... O, i z trzeci. I z jeden do piachu. I te 30 zgaszone, 15 do 9 dla nas. Tak to wygląda. Całkiem dobrze, 3 fragi, bardzo dobry wynik jak na te tiery, 5 wykrytych, 3 uszkodzonych, niezła celność, 1600 expa, naprawdę fajny wynik. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.